Ale czy po tym, jak już siedziałeś z nimi i w klinice, i w sypialni, i przy szczotce ukochanej Franca Kafki, którą uwielbiał się czesać, czy potem na łożu śmierci, tak, czy potem jeszcze masz ochotę czytać w ogóle ich dzieła? No mniej, one się dzisiaj nie bronią. Nie wszystkie, niektóre rzeczy, parę pojedynczych, ale przeważnie to nie wiem, czytałem chyba kiedyś na kolanach, jak byłem młody. Dzisiaj tak, z takim, no, nie zawstydzeniem, to za mocne słowo, ale z takim jakimś, no, mogłem tego nie czytać. Jest bardzo mało rzeczy, łapię się na tym, które dzisiaj się bronią, nie wiem, jak Obcy, Kamil, to można czytać naprawdę codziennie. Ty bluźnisz, no, Walzera, nie? Walzer, Kafka się nie broni, no. Nie. Przemiana się brała. Kafka połowę to jest zawracanie, już nie powiem czego, tych opowiadań. Walzer okropny. Ja wiem, że mnie Łukaszewicz zaraz znowu zabije, ale te wszystkie mikrofilmy i te teksty jego, matko boska. Podobnie było przy Szulcu, moje największe rozczarowanie. Tam bym wyciął Emeryta, parę innych rzeczy, ale przeczytajcie dzisiaj na głos coś takiego jak Wiosna, opowiadanie. To jest definicja grafomanii, naprawdę, tego... Tego nie można czytać. Już bardzo mało rzeczy się broni. Ja się nie dziwię, że te lektury padają i nie powinno się dzisiaj wmawiać ludziom, że to jest takie fajne. Nam się wydawało kiedyś, że to jest fajne. Czy ty jesteś w stanie przysiąść fałdy i no, kiedy powstanie to twoje opus magnum? Czy po prostu uważasz, że to nie ma sensu, że nie ma sensu pisać 1000-stronicowych powieści, bo piszesz fantastyczne opowiadania? I że opus magnum to jest Janusz Rudnicki po prostu. No tak, tak, sam w sobie. I te wszystkie kawałki i puzzle razem złożone. W zasadzie może jest tak, że ja cały czas piszę jedną książkę, która jakoś tam się składa. Wiem, Myśliwski mnie też o tym cały czas męczy i mówi: Janusz, kiedy? Że to nie tylko on, ale jest, tak powiem, myślę, były takie przymiarki. Te przymiarki w ogóle nie wychodzą. I wtedy, jeśli napiszę książkę, która wydaje mi się, że to jest ta najlepsza, to ona nie znajduje żadnego nawet echa, które tak... No nie chcę powiedzieć czapę, ale tak z biodra sobie piszę, to one się cieszą. Chodźcie, idziemy, było kiedyś taką próbą mini powieści, powiedzmy, ale tam przez sam fakt, że zapomniano, czy to moja chyba wina, spis treści był kluczem do wszystkich rozdziałów. Jeśli się przeczytało spis treści, to było wiadomo mniej więcej, o co chodzi. Wtedy się bardzo łatwo tę książkę czyta, ale spis treści po prostu wydawnictwo zapomniało wydrukować. I zostałem bez tego spisu w czasie. To wyglądało jak rozrzucone bierki, że nie wiadomo w ogóle o co mi chodzi. A z kolei ostatnie 3 razy tak, że mi się wydawało, że to pierwsze opowiadanie to jest rzeczywiście moje, jakby mój rodzaj testamentu, to ono z kolei uchodzi za oniryczne, senno i nie wiadomo o co chodzi. A byłoby tak wiadomo, gdybym miał ten kod postaci, kto kim jest, na przykład umieścił może na początku, a nie na końcu opowiadania. Wtedy ono się czyta 1:1, jest zupełnie proste. Część tych życiorysów kręci się wokół uczuć turbulentnych, to mało powiedziane. Mam takie wrażenie, że jesteś szalenie złośliwy, czasem szyderczy wobec czasów, które opisujesz i postaci, ale wybaczasz wszystkie największe, chciałabym powiedzieć, estwa swoim bohaterom, jeśli one są popełniane w imię miłości. Właściwie ich... Miłość wszystko wybacza, czy miłość wszystko wypacza? Pewnie, że wybacza. To moje czasami cynizm, szyderstwo, ironia, prawie okrucieństwo ma takie trochę... To jest trochę grane. Ja do końca w zasadzie, ja będę tak boksował, ale bym się nie zdobył na żaden knockout na końcu. Nikogo tam bym nie wbił nogami do ziemi. Ja ich wszystkich lubię, jakikolwiek oni są. To jest taka, człowiek. To jest taka miłość, nienawiść rodzica do dzieci trochę. A nie, ja bym się w tym zupełnie nie zgodziła, bo masz taką metodę, że na początku jest tak niby wesoło, śmiesznie, dowcipnie, a na końcu często jest po prostu szpila dramatyczna. Powiedzmy, że ta książka nie składa się wyłącznie z tych życiorysów, nie tylko składa się z recenzji, ale też swoich felietonów. Jest tam taki bardzo gorzki tekst o nowej Europie, o nowych emigrantach. On jest na granicy rasizmu. Czy boisz się tego, co się dzieje teraz w Europie? O Trevirze, o Trevir, tak. Trier, czyli... Ach tak, ale to już się zaczęło w Afryce trochę. Ja postanowiłem w tym momencie, wiesz, podeptać zasady politycznej poprawności, jeśli ktokolwiek może je deptać, tylko piszący, który... No, jeśli wolność, to wolność naprawdę.
I mieszkając, siedząc w Niemczech, no nie można udawać, że nie ma żadnych różnic między ludźmi, wiesz, że jeśli mieszkają Wietnamczycy w bloku, to nie można przejść przez piętro, bo jest tak straszny zapach starego oleju, że po prostu zbiera cię na wymioty. I jeśli pod blokiem są śmieci obok kubów, kuby są puste, a śmieci obok pełne, kładzione przez... I to rzeczywiście będą naprawdę czarni, żadni Niemcy. No, nie może dawać, że tak nie jest. I są okropne różnice. Ja nie wiem czasami, co z nimi zrobić. One mnie martwią, zaszczydzają, ale ja akurat jestem ostatni, który udawał, że tak nie ma. Wiesz, A nie boisz się kiedyś, że przyjdzie ta policja poprawności politycznej i po prostu skują cię w kajdany, że się Rudnicki doigrasz? A, to sobie będę jako pierwszy, który wiesz, się spali na ogniu, nie wiem, fałszywie pojętej wolności, a oni tak nazwą albo coś. Mhm. A słuchaj, nie mogę przymykać oko na to, że czasami jest tak, jak jest powoli. No. Ale to jest jedna rzecz, a druga rzecz to jest bardzo silne i to jest nawet w tych życiorysach, tych recenzjach, ale właśnie w tej trzeciej części w miejscach też bardzo obecny takie rozkminianie, kim jest Polak. I zastanawiam się, czy Polak to jest jakiś szczególny rodzaj wirusa, czy tak samo można by uporczywie badać Francuza, Belga, Włocha, Niemca. Czy tyle można o nich powiedzieć? Czy to tylko my potrafimy tak o sobie gadać? No to, bo to wdzięczny temat, to jest taka trampolina, na której, ale ja myślę, że coraz mniej na niej skaczę, wiesz. Polak i sobie tak skaczesz, do góry, na dół. Jestem pół człowiekiem, pół Polakiem, chyba napisałem kiedyś, sam nie pamiętam. W razie mnie to powoli też czasami męczy ten temat Polak i Polska. Wszyscy jesteśmy w sumie nikim, zmieniamy się nieprawdopodobnie. To widać na prowincji, też nie wierzę w tak zwane stereotypy, że my jesteśmy zarażeni jakimś wirusem, typu my najważniejsi na świecie, mesjasze, a to nie wychodzi. To już jest też standard i kalka, która nie wiem, 50 lat temu miała sens. Też dzisiaj już nie. Tak, no przecież zobaczyć na tych młodych, nawet w przysłowiowym kędzierznie koźlu. Zupełnie normalni ludzie, wiesz, oni nawet nie wiedzą, ja bym się nie godził z tymi kalkami nasz temat, że jesteśmy tacy, a nie inni, jak tak, Belgowie i Niemcy, raz tacy, raz inni, różni zupełnie, taki konglomerat, wiesz, takie pucle z różnych zupełnie kolorów, ale ja bym dzisiaj już tak nie pieczętował, już tak nie stemplował, że Polak jest taki, a nie inny, durny, powariowany, ale... Ty używasz bardzo dużo wulgaryzmów, po prostu roi się od nich w prozie Rudnickiego i bardzo pieprznie kliniesz. Czym się różni przeklinanie Rudnickiego od, nie wiem, przeklinania raperów albo przeklinania ministra Sikorskiego? Czy tobie wszystko wolno, czy ty robisz to piękniej? Ja tylko sobie znajduję kontekst. Najczęściej taki, gdzie one absolutnie nie pasują. Mnie denerwują przekleństwa na ulicy, gdzie mają kontekstu, wiesz, takie zupełnie jakby z oddechem robione. Tego nie cierpię. Normalnie wierz mi, skóra mi, aż gęsią skórę dostaję, ale tam, gdzie one absolutnie nie są na miejscu, tam, gdzie są zbite, jakby złożone. Nie wiem, może to kiedyś Monty Python robił, ja już nie pamiętam, no nie wypada, niemożliwe, żeby Wagner, wróciwszy pewnego dnia do domu i widząc, że żona go opuściła, nie ma jego rzeczy, powiedział, o ja pierdolę. I powiedział to dlatego, że uczył się wcześniej po polsku. To zresztą się zmyła, to wszystko wymyślam, że on się uczył po polsku i zna parę słów i to są właśnie takie, a nie inne. Jest to wagnerowskie, powiedzmy, o ja pierdolę, jak wchodzi do domu i mówi to właśnie Wagner, wtedy mnie to śmieszy. Orkiestry symfoniczne to mówią. Tak, i wtedy ma jakiś, wiesz, ten kontekst jest tak niecodzienny, a z drugiej strony jesteśmy mistrzami zupełnie świata, to nawet Czesi, nikt do nas nie ma szans, jeśli o przekleństwa. Czesi, Niemcy są fekaliczni, mnie to strasznie denerwuje. Anglicy zresztą też, tam się wszystko w obrębie. A my erotyczni. Tak, a my pornograficzni raczej. Prawda? Uh-huh. Tutaj, że, no weź mi przetłumacz na jakikolwiek język, nie wiem, napis na Śląsku. Prawdopodobnie komentarz do feminizmu, czy jak mi się tam wydaje, pizdy nam okujały. I tak stoję pod tym murem, wiesz, walizkę puściłem z rogu, to jest niemożliwe. Od razu próbuję to przetłumaczyć na niemiecki, nie idzie, na jakikolwiek inny język. Masz tu trzy słowa z tym jednym ciepłym nam, prawda? Bo to nie jest takie hamskie, to nam jest bardzo fajne przy tym wszystkim. To jest kawałek literatury, jakby nie bójmy się słuchać. W tym sensie jesteśmy mistrzami. Tak. W felietonach jesteś taki trochę sowizdrzał. Szałowiła, mama by powiedziała. Tak, w biografiach lubisz dokopywać się prawdy o swoich bohaterach, a sam nakładasz maskę w tych felietonach, co? Przy założeniu, że maska to jest... Mi się kiedyś wydawało, że maska na twarzy to jest maska na twarzy, ale dzisiaj mi się wydaje,
że maska to jest oryginalna twarz i wszystkie maski, które zakładamy, to jest nasza oryginalna twarz za każdym razem. Że nie ma czegoś takiego w zasadzie jak maska. Ja nawet kogoś udając, robię to z tak pełnym przekonaniem, że jestem tym, kogo udaję. Nie ma czegoś takiego. Nie ma czegoś takiego jak masek, wiesz? Takie by się dało licealne zawsze. O, nie jesteśmy sobą, zakładamy maski, spotykamy się. Dupa tam. Jesteśmy właśnie z sobą. Mając te maski, mi też robisz trochę nerwowo z tymi maskami. No. Prawda o Rudnickim to jest taka, że Rudnicki jest wielopostaciowy. Każdy z nas jest. I w każdej postaci zupełnie autentyczny chyba. No, a kto chciałbyś, aby napisał twój życiorys? Czy sam machniesz w odpowiednim momencie? Sam chyba. Ale on będzie za. Nie mógłbym do końca tego zrobić chyba, bo mój życiorys powiązany jest z tymi miejscami, a te miejsca z kolei, o których mówiliście, powiązane są z kobietami, z którymi w pewnym okresie żyłem. I to nie jest tak, że ja sobie skaczę do Luksemburga, Pragi, Warszawy lub Poznania, bo co? Bo w Poznaniu są koziołki, a w Pradze mosty. Nie. No nie, każde miejsce związane z kobietą. Jeśli ja bym miał o tym naprawdę napisać, to nie wiem, czy bym mógł, bo często są związki, które się bardzo boleśnie kończą. Raz mojej winy, raz nie, ale i jedyne, co mi towarzyszy, naprawdę coraz większe takie poczucie, cholera, akurat w księgarni o tym mówić, takiej winy, no, złego jakby sumienia. Każdy zostawiony związek, obojętnie z jakiej winy, strasznie mi zaczyna ciążyć. Od pierwszego małżeństwa począwszy do dzisiaj. To jest jedyna rzecz, która mi przeszkadza i to jak taka się kładę, to czasami jest taki stary, bury, duży kot na piersiach, że nie idzie zasnąć, mi tak coraz bardziej gniecie. Tym bardziej, że ja nie mam jakby czasu przeszłego. Mi jest obojętnie, czy on jest przeszły, czy teraźniejszy. Mi się wszystko zlewa w jedno. Mi się wydaje, że moje dziecko, mój syn, jak jestem w Kędzierzynie, to myślę, że go noszę do żłobka, prawda? Jak idę obok żłobka, do którego chodziłem z nim 30 lat temu. Wszystko mi się tak w jednym ciągu, w jednym czasie szło. Trzeba wziąć taką perspektywę, jaką przyjmowali, czy przyjmują Adam Hanuszkiewicz, Jan Nowicki, z wielką miłością o wszystkim, co... Tak, o wszystkich, którzy towarzyszyli im w życiu. Ale to jest szalenie dobre dla tych kobiet, nawet jeśli byłych, ponieważ cały czas widzisz je tak, jak w momencie, kiedy je spotkałeś. Nie, bardzo obmładzające. Dostaję jakieś szajby powoli, mówiąc uczenie po śląsku czasami. Wiem, o której godzinie co każda robi. Jak jest 9, sobie odtwarzam, ona idzie do pracy, teraz tę ulicą, ta z kolei do pracy, tamtędy. Rozumiesz, to jest takie, mam wiele takich obrazów, jak staje, co, kiedy, która robi. Ty je ciągle kochasz. No to dobrze, przecież się rozumie samo przez się. Czyli wygląda na to, że jesteś mobilny, to jest takie słowo współczesne, ale... obciążony dużym bagażem. Strasznie dużym, ciągnę go za sobą, ja nie wiem, może ktoś mi w końcu pomoże. Czyli krzyżowanie się tych wszystkich wątków, wracamy do okładki, która okazuje się jednak bardzo celną okładką. Tak jest. I bardzo sprytnym zakończeniem. Dziękuję ci bardzo. Już minęła godzina i tak z tego wytniecie 5 minut. 5 minut wytną z tego, 5. 5 minut wytniemy i resztę emitujemy. Dobrze, kawy nie wypiłem, bo więcej gadam. I próbuję hamować, wiesz? Ale nie przejdą ci wam w życiu, ale wiesz, pizdy ochujałej. Ciągnęliśmy cię bardzo, ale świetnie, naprawdę. Nie przejdą wam w życiu pizdy ochujałej, co ty?